10 najważniejszych słowiańskich bóstw. Ostatnio obserwuję wzrost zainteresowania mitologią czy kulturą słowiańską i choć nadal wielu Polaków nie ma pojęcia o Słowianach, a informacji szukają w internecie kreującym teorie spiskowe, to warto powiedzieć kilka słów o najważniejszych słowiańskich bóstwach. Hors. Słowiańskie bóstwo o niepewnej autentyczności. W powieści minionych lat wymienia się Horsa jako jedno z bóstw, w którym w 980 roku książę Włodzimierz Wielki wystawił posągi w Kijowie. Powszechnie uznaje się, że imię Hors ma korzenie irańskie, co z kolei wskazywałoby na solarny charakter tego boga, a jak wiemy, Słowianie przybyli ze wschodu tak w VI-VII wieku naszej ery na tę ziemię. Aleksander Brockner uważał Horsa za bóstwo rodzime lunarne. Za taką identyfikacją mógłby świadczyć fakt, że księżyc zajmujący skromne miejsce mitologiczne w religiach indoeuropejskich słowiańskim folklorze odgrywał względnie dużą rolę i traktowany był z nabożnym szacunkiem. Czarnobóg, rzekome bóstwo Słowian połapskich wymieniane przez Helmolda z Bozowa w jego Chronice Sloworum. Helmold zapisał w swojej kronice iż według słowian losem pomyślnym kieruje dobry bóg wrogim zaś bóg zły nazywając go potem Diabłem lub Czarnobogiem. Był to prawdopodobnie błąd kronikarza, który usłyszawszy o słowiańskiej wierze w personifikowaną ludzką dolę oraz bies i czarty, połączył to z wyobrażeniami chrześcijańskimi. Późniejsza literatura, w nawiązaniu do relacji Holmonda, stworzyła postać przeciwstawnego wobec Czarnoboga Białoboga. W źródłach brak jednak informacji potwierdzających istnienie takiego bóstwa, także Czarnoboga można określić jako takie pojęcie ogólne złego bóstwa słowiańskiego. Dać Bóg. Bóstwo Słowian Wschodnich. Dać Boga uważa się za bóstwo dostatku. Na podstawie terminu wywodzącego się od dati, czyli dać, drugi człon, Bóg, może tutaj odnosić się nie do słowa Bóg, ale do bogactwa. I tak mamy Dać Boga. Dać Bóg często utożsamiany jest ze Słońcem, zaś w powieści minionych Lat, w katalogu bóstw czczonych przez Włodzimierza Wielkiego, widnieje Dać Bóg, a nie z Według słowa o wyprawie Igora, książęta ruscy uważali się za wnuków Daćboga. Także Daćbóg był prawdopodobnie przez niektórych uważany za boga słońca, jednakże nie na większą skalę. Mokosz, słowiańska bogini, poświadczona źródłowo w powieści minionych lat i kilku innych źródłach staroruskich. W źródłach pojawia się najczęściej razem z wiłami, co skłoniło część badaczy do wniosku, że była istotą demoniczną. Według hipotezy, waklawa Machka. Mokosz stanowiła jedno z najważniejszych bóstw Panteonu Słowiańskiego i odgrywała rolę partnerki bóstwa niebiańskiego. Jako ślady kultu Mokoszy, stanowiącej relikt wspólnego dla wszystkich ludów indoeuropejskich kultu Matki Ziemi, wskazywano szereg przetrwałych w obrzędowości ludowej elementów związanych z głęboką czcią dla Matki Ziemi wilgotnej. W schrystianizowanym folklorze rosyjskim pojawiała się mokosza. Bądź makusza. Postać kobieca ze wielką głową i dużymi rękami opiekująca się przędzeniem dnu i strzyżeniem owiec, której składano ofiary w postaci kłębka wełny i jest to bezpośrednie nawiązanie właśnie do Mokoszy. Radogost Bóg Słowian połapskich według relacji Adama z Bremy, jego kult ześrodkowany był w grodzie Redarów, zwanym od imienia bóstwa Radogoszczą. Helmold z Bozowa wymienia na to miasto Radogosta jako bóstwo obdrytów. Świętym zwierzęciem Radogosta był koń, którego trzymano w poświęconej Bogu świątyni. Po zdobyciu Radogoszczyzny i zniszczeniu świątyni w 1068 roku zwycięski biskup Burchard z Halbstand dosiadł świętego konia. Taka historia. Swaróg, słowiański bóg nieba, ognia i kowalstwa. Śladem przedchrześcijańskiego kultu Swaroga są także liczne nazwy miejscowe, jak wielkopolski Swarzęc, pomorski Sfarożyn, ruski swarysz, czy połapski Swarzyn. Według hipotez był boskim kowalem, ojcem pozostałych bogów i stwórcą słońca, który przebywa w niebie i jest bezczynnym bogiem. Swarożyc Słowiański Bóg Ognia Ofiarnego i Domowego czczony na połabiu. Pierwszy raz imię bóstwa w tradycji słowiańszczyzny zachodniej wymienił Bruno z Kwerfurtu w liście do króla niemieckiego Henryka II z 1008 roku w formie Zarazisz Diabolus. Według kroniki Dietmara, świątynia Sfarożyca znajdowała się w Radogoszczy, co dało podstawę do utożsamiania Sfarożyca z Radogostem i tak niektórzy też twierdzą, także jak było, no tego nie wiemy. Świętowid, główne bóstwo czczone przez plemię słowian połapskich ranów, zamieszkujące na wyspie Rugi w grodzie Arkona. Relacja duńskiego kronikarza Sakso-Gramatyka, zawarta w dziele Gesto Donorum, podaje, że w tamtejszej świątyni przedstawiać Boga miał posąg olbrzymiej, antropomorficznej istoty z czterema twarzami. Lewą ręką wsparte był na boku, a w prawej trzymać miał róg który kapłan podczas świąt napełniał miodem w celu odprawienia wróżb. Atrybutem świętowita był miecz, a świętym zwierzęciem biały koń, którym posługiwano się przy wróżbach przed wyprawami wojennymi. Ruch konia lewą nogą miał oznaczać klęskę, prawą zaś zwycięstwo. Weles podziemny bóg magii, przysiąg, sztuki, rzemiosła kupców, a przede wszystkim bogactwa. W tym ostatnim wymiarze przypisuje się Welosowi opiekę nad bydłem, gdyż jego posiadanie było ówcześnie miernikiem dobrobytu. Weles występuje tradycyjnie jako antagonista Peruna, czego ślady zachowały się po chrystianizacji w folklorze, jako opowieści o rywalizacji Boga z diabłem, a nawet świętego Mikołaja z Bogiem, czy świętym Eliaszem. Motyw ten pokrywa się z indoeuropejskim schematem rywalizacji, dwóch najważniejszych i przeciwstawnych sobie bóstw. A wiecie jak powstał Weles według mitologii? Perun, największy bóg słowiański, był takim kozakiem, że jak spojrzał w swoje odbicie w wodzie, to było ono tak potężne, że stało się drugim bokiem i tak powstał Weles. Postać Welesa zachowała się jeszcze w źródłach czeskich z XV i XVI wieku, nawołujących do odrzucenia grzechów Welesa. Ogólnie jest dużo wersji, na przykład, że Weles tak naprawdę nie jest przeciwstawnym bogiem Peruna, ale innych, na przykład Świętowita. I są też mity, w których to nie Perun spojrzał w odbicie swoje wodzie, ale właśnie Świętowit. Różne są wersje, także ja przedstawiam tę, z której akurat korzystam, ale jeśli znacie inne wersje tych mitów, o których opowiadam, dajcie znać w komentarzach. Po przyjęciu chrześcijaństwa na Rusi, Welesa zidentyfikowano ze świętym Błażejem, a na zachodzie prościej z diabłem. Perun, słowiańskie bóstwo gromowładne oraz jedno z czołowych w Panteonie Słowiańskim. Perun to zaproponowane przez niektórych badaczy tematu imię wynikłe z nazwy gromu. Uosobienie gromowładcy boga grzmotów i piorunów. Według zamysłu badaczy ma ono uporządkować poszczególne ślady wierzeniowe, jakie pozostawił po sobie kult słowiańskich plemiennych bóstw gromowładnych. Są to m.in. w tradycji staropolskiej imię Piorun lub Grom, w polskich przekładach ludowych także Pierun. Równoległym i równie rozpoznawalnym wśród badaczy tematu jest pogląd, iż kijowski Perun nigdy nie był śladem bóstwa Pan słowiańskiego, a stanowił jedynie lokalną odmianę kultu, bóstwa gromowładnego. Przy tym, kult Peruna na Rusi Kijowskiej uważa się zwykle za pierwotnie germański i jedynie powierzchownie zeslawizowany. Badacze najczęściej są tutaj zdania, iż za postacią Peruna kryje się germański Tor, którego, jak wiele wskazuje, czciła. Wareska drużyna księcia Włodzimierza, a pamiętajmy, że wierzenia słowiańskie nie są powiedzmy oryginalne, ale to jest mieszanka wierzeń perskich, celtyckich i germańskich. Gdyż jak Słowianie przeszli na nasze ziemię tak w 6. VI 7. wieku naszej ery, to był to czas przemieszczania się German i Celtów z naszych ziem na zachód, a Słowianie wbili tutaj z tymi perskimi, hinduskimi bogami, których poznali na wschodzie i przygarnęli to, co zostawili po sobie Germanie między innymi. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu o czym chcecie kolejną dyszkę i zajrzyjcie koniecznie na kanał Światowa Historia, gdzie wiele jest filmów poświęconych Słowianom, mitologii słowiańskiej czy historii Słowian, bądź historii ziem polskich przed pojawieniem się Mieszka I. No i zajrzyjcie na kanał Drama TV, gdzie pojawiają się materiały związane trochę bardziej z show biznesem, z telewizją, z internetem. Z dramami też, czy, czy też z pedofilią, bo i tego było sporo. Trzymajcie się, cześć.